Dzień dobry Państwu, Marek Domagalski, program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej. Moim gościem jest Aleksander Daszewski, specjalista, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, do niedawna nazywanego Rzecznikiem Ubezpieczonych. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panie. Przypomniałem starą nazwę Pana firmy, Pana urzędu, bo mówimy o ubezpieczeniach. Zadzwoniła do nas, a nawet zamailowała czytelniczka i mówi: co ja takiego złego zrobiłam, bo miałam stłuczkę, śpieszyłam się do pracy rano, chyba to było w poniedziałek. Osoba, która prawdopodobnie była sprawcą, bo wyjechała z ulicy Podporządkowanej, też się śpieszyła, ale złożyła oświadczenie, że jest winna. Jak później zaczęła czytać, jak zaczęli to czytać specjaliści, no to on się tam do niczego nie przyznał właściwie, tylko napisał to, że on owszem uczestniczył w kolizji, a że winne były, przynajmniej delikatnie mówiąc, obydwie strony. Nie dziwię się kobiecie, bo każdy z nas miał mniejszą czy większą stłuczkę, że to jest ogromny stres. Spada na nas znienacka, akurat w miejscu, gdzie się tego najmniej spodziewamy, bo jakbyśmy się spodziewali, to by do tego nie doszło. Co mamy, panie mecenasie, robić w takich sytuacjach? Jak ustalić, kto jest winien? Jak to mieć na papierze? Czy tylko policja i najlepiej policja i zawsze policja? Nie zawsze policja. Co do zasady, no najistotniejsze jest przygotowanie właśnie tego oświadczenia o wypadku drogowym. Są dostępne w internecie takie. To się nazywa wspólne... Są w internecie, panie mecenasie, ale w portfelu ich zwykle nie ma. Właśnie, chciałem tutaj osoby, które oglądają ten program, namówić do tego, żeby właśnie znaleźć sobie w internecie, również na stronie Rzecznika Finansowego, jest tak zwany wzór wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym. Jest to dokument, który prowadzi za rączkę. Rzeczywiście warto ten dokument sobie wydrukować i schować do samochodu, żeby unikać takich sytuacji, czy ograniczać te sytuacje stresujące. Jeżeli dojdzie do tej kolizji, no i oczywiście nie ma tam jakiegoś sporu specjalnego, ten sprawca poczuwa się do tej winy i jest w stanie to oświadczenie z nami podpisać, no to właśnie ten dokument, ten wzorzec prowadzi nas za rączkę i tam jest oczywiście szkic sytuacyjny, tam są dane adresowe sprawcy, poszkodowanego, tam jest numer polisy, szereg innych istotnych z punktu widzenia ubezpieczenia informacji i na miejscu zdarzenia wypełniamy właśnie to wspólne oświadczenie o wypadku drogowym. To jest jakby podstawa. No ale dzisiaj wszyscy już w większości mamy smartfony, możemy zrobić zdjęcia, gdzie to było, jak to wyglądało, zrobić więcej ujęć. Niezależnie od oświadczenia. Niezależnie od oświadczenia, na pewno warto zabezpieczyć taki materiał dowodowy. Można też nagrać filmik i w tle opowiedzieć, jak do tego doszło. No świetnym rozwiązaniem jest, jeżeli mamy kamerę monitorującą jazdę samochodem, to materiał zarejestrowany przez tą kamerę też będzie świetnym dowodem. No i jak jesteśmy dowodem. Niewinni. Bo oczywiście, ale jednak jak jesteśmy winni, poczuwamy się do winy, no to jeżeli zakładamy, że dobrą wiarę i że jesteśmy przyzwoitymi ludźmi, to również to nagranie powinniśmy jako sprawca udostępnić. No dobrze też, jeżeli jakiś tam, często się zdarza tak, że osoby tam się od razu pojawiają, są świadkowie zdarzenia, spisać ich imię, nazwisko, spisać ich telefon, no, poprosić o ewentualną gotowość poświadczenia, jak to było, jak to wyglądało. Czyli krótko mówiąc, no, zabezpieczmy te środki dowodowe, żeby potem nie było wątpliwości, albo żeby te wątpliwości były łatwiejsze do rozwiązania. A kiedy wzywać jednak policję? Po pierwsze, kiedy powinniśmy to zrobić? Jaką moc ma mandat dla sprawcy? No policję przede wszystkim, i zawsze mam obowiązek tutaj wezwać, jeżeli doszło do szkody osobowej. Czyli jeżeli ktoś mówi, że po wypadku źle się czuje, no coś mu dolega, boli go kręgosłup nawet na wszelki szyjny, wypadek. Nawet na wszelki wypadek. Jeżeli pojawi się ta przysłowiowa kropla krwi na miejscu zdarzenia, albo ktoś mówi, że się źle czuje, a siniak nie wystarczy? No siniak też wystarczy, tak? Każdy bym powiedział rodzaj szkody osobowej, tak? Gdzie jakaś funkcja organizmu jest naruszona, to wtedy jak najbardziej trzeba wezwać policję, żeby uniknąć odpowiedzialności wykroczeniowej. Ale to też da nam materiał dowodowy, bo przyjedzie policja, oczywiście będzie spisany protokół, będzie notatka ze zdarzenia, która no będzie dosyć również dobrym materiałem dowodowym, korzystającym zresztą z domniemania prawdziwości. No i druga sytuacja, też w praktyce
z którą się spotykamy, no to jest kwestia, jeżeli właśnie sprawca absolutnie nie poczuwa się do winy. Idzie w zaparte. Idzie jak w zaparte, no wręcz robi karczemną awanturę, prawda, że to jest nasza wina, jest przerzucanie tej winy. No czasami jest ciężko określić winę, prawda, bo to jest jakieś zderzenie na rondzie. A czasem bezczelnie kłamie. No i wtedy jak najbardziej też warto wezwać tą policję, żeby w cudzysłowie mówiąc rozsądziła, kto tutaj jest winny. No, my tutaj funkcjonariusze policji no, mają wiedzę odnośnie przepisów prawa ruchu drogowego, no i są w stanie stwierdzić, kto tutaj zawinił. Na razie mówimy, panie mecenasie, o drobnych stłuczkach, ale no niestety są nieraz te stłuczenia, co więcej, nie bardzo wiadomo, czym one się mogą skończyć. Na początku mnie nie boli, albo niewiele mnie boli, a potem może się okazać, no, że tam było jakieś złamanie. Jak zabezpieczyć dowody w tych sprawach szkód na ciele, w tych medycznych? Czy powinniśmy pójść do przychodni, czy do szpitala, czy na ARK-ę? No, wszystko zależy od rozmiaru, prawda, tej szkody, tej krzywdy. No jeżeli naprawdę to jest poważna sprawa, no to z miejsca zdarzenia zostaniemy zabrani przez ratowników medycznych i tam... Mówiłem o tych drobniejszych. Tak, przy drobniejszych sprawach. Jeżeli źle się czujemy, prawda, i boli nas coś, no to jak najbardziej warto to skonsultować z lekarzem. No i jeżeli lekarz stwierdzi, że rzeczywiście coś tam może być, no to zleci różnego rodzaju prześwietlenia, inną diagnostykę. Ewentualnie no, zapisze kołnierz ortopedyczny. Różne mogą być historie. No i z tytułu tego naszego procesu leczenia powstanie dokumentacja medyczna. No, oczywiście zadbajmy o tą dokumentację medyczną, bo to będzie środek dowodowy, jeżeli ewentualnie się będziemy starać o świadczenia z tytułu szkody osobowej. Czyli mówię tutaj o zadośćuczynieniu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, czy chociażby zwrotu utraconych dochodów. No bo jeżeli będziemy na zwolnieniu lekarskim przez miesiąc czy dwa miesiące po takim zdarzeniu, no to będziemy osiągać niższe dochody, co w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Zakład Ubezpieczeń nam powinien zwrócić i pokryć tą różnicę. Większość uczestników takich kolizji, mówię o kierowcach, o pasażerach, jest ubezpieczona, ale no dochodzą takie prozaiczne rzeczy, jak ściągnięcie samochodu, jeśli został mocno rozbity i już mamy trzech chętnych laweciarzy, którzy akurat na tym skrzyżowaniu czekają albo podjechali. Jak się powinniśmy zachować? Czy powinniśmy dzwonić do swojego ubezpieczyciela, czy może do ubezpieczyciela, do którego powinniśmy się w ogóle zwracać w takiej sytuacji? Jak szybko? W szczególności na przykład, co zrobić z tym autem, gdzie go zawieźć? Czy do którego ubezpieczyciela się zwracać? Drogi są dwie. Pierwsza taka, bym powiedział, podstawowa, no to ubezpieczyciel sprawcy, czyli ten, który tutaj wyrządził szkodę. Natomiast, musimy to ustalić w pierwszej kolejności. No tak, musimy to ustalić oczywiście, no ale tutaj będzie na miejscu zdarzenia, powinien nam okazać polisę, numer polisy, sprawdźmy okres ubezpieczenia, czy rzeczywiście ten pojazd jest ubezpieczony. Możemy to zweryfikować w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który ma taką aplikację dostępną dla wszystkich. Można zweryfikować, gdzie dany pojazd był ubezpieczony na konkretny dzień i do tego też zachęcam. Druga opcja, jeżeli nasz zakład ubezpieczeń jest w systemie bezpośredniej likwidacji szkody, to jest taki system BLS, możemy zwrócić się również ze zgłoszeniem szkody do naszego ubezpieczyciela i to ten ubezpieczyciel, który nam udziela ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, będzie nam likwidował taką szkodę, no i potem rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. To też jest opcja niezła, bo możemy mieć nadzieję, co prawda nadzieję, że ten nasz ubezpieczyciel lepiej nam zlikwiduje szkodę niż ten faktyczny ubezpieczyciel sprawcy. Patrząc na jakość tych postępowań likwidacyjnych, no o tyle lepiej nam zlikwiduje tą szkodę, zrobi to szybciej. Nasze tutaj doświadczenia pokazują, że jeżeli korzystam z ubezpieczyciela tego właśnie mojego w ramach usługi BLS-u, to ta likwidacja szkody przebiega szybciej niż jeżeli korzystam z ubezpieczyciela
bezpośrednio ubezpieczyciela. Czy ta sprawcy. Usługa jest we wszystkich polisach zagwarantowana? Nie, czy trzeba ją wykupić? Nie trzeba jej wykupować. Olbrzymia część rynku jest w ramach tego systemu BLS powiązana ze sobą, natomiast są też zakłady, które nie są w tym systemie bezpośredniej likwidacji. A z czego, panie mecenasie, to wynika? Bo pan jest przecież doświadczonym prawnikiem w tej dziedzinie, że intuicyjnie czujemy dlaczego, bo to jest nasz kontrakt. Trachent i my jesteśmy jego klientem nieraz przez wiele lat, że ten nasz jest lepszy niż ten przeciwnika naszego. Dokładnie pan redaktor tutaj bardzo rynkowo by powiedział, wyczuł sprawę. Rzeczywiście jest tak, że ten nasz ubezpieczyciel liczy na to, po pierwsze, że wrócimy do niego z ubezpieczeniem i to już nie tylko z ubezpieczeniem OC, ale może ubezpieczeniem autokasko, assistance, NNW, być może ubezpieczymy u niego mieszkanie, dom, firmę czy wyjazd zagraniczny, więc on przynajmniej w teorii, i takie jest założenie zresztą systemu BLS, właśnie powinien tą naszą szkodę likwidować lepiej, bo jesteśmy jego klientem. Natomiast dla tego ubezpieczyciela sprawcy, jesteśmy absolutnie obcym ciałem, tak? Jesteśmy osobą poszkodowanym, który przychodzi, wyciąga rękę. Nieszczęście, finansowym nieszczęściem, tak? Bo wyciągamy rękę właśnie po to odszkodowanie, a on nic z nas jakby nie ma. No ale ja też uważam, że poprawa jakości likwidacji szkód mogłaby to zmienić, bo jeżeli byśmy przez tego ubezpieczyciela sprawcy zostali naprawdę po ludzku, szybko, bardzo uczciwie potraktowani, to odszkodowanie by nam było wypłacone na czas i zgodnie rzeczywiście z przepisami prawa, to jest szansa, że w takim zakładzie ubezpieczeń dostrzegniemy potencjalnego dobrego kontrahenta do innych dobrowolnych ubezpieczeń, gdzie zakłady ubezpieczeń na tych ryzykach, na tych ubezpieczeniach zarabiają. No i wydaje mi się, że powinno im zależeć na pozyskiwaniu klientów poprzez poprawę jakości postępowań likwidacyjnych. Wyprzedził trochę pan mecenas, może pan ma jakiś dodatkowy zmysł. Moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, na kogo może liczyć taki poszkodowany w wypadku? I już pan częściowo odpowiedział, że może liczyć przede wszystkim na swojego ubezpieczyciela. Ale czy w związku z tym pojawia się kolejne pytanie, że trzeba chyba zadbać, żeby mieć dobrego, własnego ubezpieczyciela, ale być może także nie wystarczy OC, panie mecenasie? Czy wystarczy OC, żeby on nam w razie takich problemów rozwiązał nasze problemy, żebyśmy byli spokojni, odstawili mu samochód i czekali na pieniądze albo na naprawę? No, OC jest to ubezpieczenie dla osoby poszkodowanej. Natomiast jeżeli my sami sobie zniszczymy ten samochód, no to potrzebne nam jest dobre ubezpieczenie autokasko. I tu też namawiam, żeby to ubezpieczenie nie było z tych, bym powiedział, low-costowych, tak? Czyli tych najtańszych, a raczej właśnie te ubezpieczenia autokasko z górnej półki, czyli ten tak zwany wariant ASO, czyli który stwarza nam możliwość naprawy tego naszego pojazdu przy użyciu części oryginalnych, w autoryzowanej stacji obsługi, czyli można powiedzieć najkrócej, zgodnie z zaleceniami producenta tego pojazdu. No dobrym ubezpieczeniem jest też ubezpieczenie assistance właśnie, które nam na przykład zapewni pomoc w scholowaniu takiego uszkodzonego pojazdu. Ale właśnie, pojazdu. Chciałem o to zapytać. Jak mamy to ubezpieczenie assistance, to wtedy korzystamy z własnej lawety, a nie z walety, z lawety sprawcy. Jak najbardziej. Jeżeli mamy dobry assistance... Oni się rozliczą, assistance. Jak rozumiem. Tak, oczywiście. Oni tam to zregresują roszczeniem zwrotnym. Jak najbardziej, jeżeli mamy właśnie ubezpieczenie assistance, no to warto z niego korzystać, bo najczęściej przy takim ubezpieczeniu assistance komunikacyjnym jest również ta opcja właśnie ściągnięcia pojazdu z miejsca zdarzenia. Niektóre ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niektóre zakłady ubezpieczeń dodają do ubezpieczenia bonus właśnie w postaci takiego, nazwijmy to mini assistance, właśnie które nam zapewni scholowanie takiego pojazdu. Czyli nie musimy mieć autokasko i assistance, ale w niektórych zakładach ubezpieczeń, kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dostajemy jeszcze ekstra właśnie bonus w postaci co takiego... Co ważne na te najtrudniejszą dla co nas ważne na te, sytuację. No tak, zakłady ubezpieczeń dostrzegły problem z lawetami. Te koszty lawet bywają właśnie rażąco czasami zawyżane, więc ubezpieczyciel chce mieć na tym kontrolę, a przez to ubezpieczenie właśnie mini assistance ma nad tym kontrolę, bo wysyła tam swojego lawetarza. Oni sobie dadzą radę.
żebyśmy także i my sobie dawali radę w tych trudnych sytuacjach i obyśmy mieli jak najmniej ich w zbliżającym, znaczy nie w zbliżającym, tylko rozpoczętym się roku. To jest akurat okazja do złożenia życzeń. Dziękuję panie mecenasie. Tak, mniej szkód zdecydowanie. Za te porady. Moim gościem był Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego. Dziękuję państwu za uwagę.